Już wczoraj wam mówiłem, że wystarczy spojrzeć na wasze twarze i bardzo łatwo jest powiedzieć, jaką mniej więcej macie energię życiową, nie? Że co się działo w ogóle i tak dalej. I teraz waszym zadaniem jest, żeby świadomie, bardzo świadomie podejść sobie do lustra, zobaczyć sobie swój Instagram i sobie na podstawie mapy świadomości, którą wam dałem, sobie spojrzeć tak centralnie i sobie powiedzieć, gdzie ja jestem, co ten gościu sobą reprezentuje, jakie on ma emocje. I teraz z tego punktu, jak macie ten swój wyraz twarzy, musicie się zastanowić, czy się chcecie zmienić. Bo wasza twarz jest jakby kineskopem od tego, co wy macie w środku. Mamy to i jednym z najprostszych motywów, żeby podnieść swoją energetykę, jest to, że jak wy się uśmiechniecie, dawać, uśmiechamy się. Czujecie to? Jakie to jest proste? Już czujecie to, że od razu jest fajnie? Od razu się zmienia energia. I teraz tak jak potraficie to zrobić tak, o, uśmiechając się, tak samo w różnych sytuacjach, na przykład na boisku, trener po was jedzie, wy poprzez samą twarz, jak nauczycie się ją kontrolować, jesteście w stanie zmieniać te emocje tak. Twarz bardzo dużo robi, także musicie się nauczyć. Kolejny motyw to jest ogólnie wasza mowa ciała. Tak samo, jak chodzicie nie ruszając rączkami, nie? Wyobraźcie sobie, że ja na przykład bym tak stał i tak do was mówił. A już nie daj Boże tak. To dalej jestem ja, tak? A jak to wygląda? To nie wygląda, nie? Mówiąc delikatnie. I teraz, czy mowa ciała dużo robi? Bardzo dużo robi. A jak wy jesteście sportowcami, no to jest różnica, jak ktoś do was tak mówi. Jest buf, klata do przodu, pewny. Inaczej. I teraz, jak wychodzicie na murawę, jak wychodzicie walczyć, to wy nie możecie tak wyjść, nie? I teraz jak jest 11 osób i 11 osób byłoby pewnych siebie na maksa, wyobraźcie sobie, jaka to jest aura, jak wchodzą na boisko takie kocury. A to jest tylko wyprostowanie się, wyraz twarzy i już jesteście gladiatorami. Także, kochani, kontrolowanie tej naszej sylwetki podstawa. Wygląd zewnętrzny. To też jest ciekawe, że jak już się zaczynamy czepiać pierdół i coraz to drobniejszych rzeczy, to nawet to, jak się ubieracie, bardzo dużo o was mówi, nie? Teraz jedni dbają, drudzy nie dbają. Z czegoś wynika, że nie dbają, z czegoś wynika, że dbają. I to też musicie zwrócić sobie na to uwagę i być tego jakby w 100% musicie być świadomi, że ludzie oceniają wszystko, wszystkich po wyglądzie. My patrzymy na czyjąś twarz i wiemy, czy ona jest atrakcyjna, czy ona jest ambitna, czy ona jest taka i to... To nie jest tak, że każdy sobie układa zdania w głowie, tylko my kogoś spotykamy, jest handshake i my czujemy podświadomie, co ten ktoś sobą reprezentuje. I teraz wy musicie zacząć bardzo zwracać na to uwagę, bo ja uwielbiam pracować z ludźmi, którzy są pewni siebie, w szczególności ze sportowcami. Takimi ludźmi, co mają energię, co dbają o siebie wielowymiarowo. I z takimi ludźmi chce się współpracować. I teraz jak wy poszukujecie menadżera, jak wy poszukujecie klubów lepszych, no to ktoś musi na was spojrzeć i powiedzieć, no, czuję tego gościa po prostu. A potem na drugie spotkanie przychodzi jakiś Mietek, Mieczysław Mietkowski. Mówisz mu nara, nie? Że za sam wygląd już jest dyskwalifikacja, nie? Także musicie to ogarniać. Im więcej takich szczegółów ogarniecie, cegiełka do waszego sukcesu.